Jestem z powrotem. O, widzę, że tutaj przezroczystość coś na tym trackerze jakaś dziwna jest. Korona się świeci oczojebnie. No dobra. Madzia, nie chcę Madzi. Bo baby? Azazela, nienawidzę po prostu. No może Edena spróbujemy? Black Lotus, no proszę. O fuck, paznokieć. Od razu wyrzucamy. Okej. HP-ki na metry. Coś nowego się zapowiada. A, zapowiada się. To kurde, nie mogę się wziąć za robotę. Co jest w sumie... No niby HP-ki na... HP-ków od groma, ale... A, ale ten... Ale DPS jest gówniany. Jak tam moje staty? Ból! Jeszcze Tears Down zaraz jakieś będzie. Dajcie tu Polifemus. O, dobrze, dobrze. Dobrze, to jest przynajmniej początek. Starter deck fajny. Chciałbym. O, no, czyżby? Zaryzykujemy paznokcia. Jak go troszkę zmienili. Tu byłem. Dobrze. No, ho, ho. Ciekawe, czy ten przedmiot, który mam, jest jakoś, choć w drobnym stopniu użyteczny, kiedyś ma gówniany damage, pewnie niezbyt. No, time is head dla ubogich. Niestety, te początkowe fale są najgorsze, kiedyś ma gówniany damage. Zastopuję to, żeby tu nie umrzeć totalnie. Paznoki coś w ogóle robi. O, coś słyszałem. Kogoś. Nie wiem, czy kogoś rozdeptał, czy po prostu jakieś losowe miejsce. Dobra, mnie jeszcze nie rozdeptał, więc jestem skłonny go poużywać przynajmniej trochę. Klucz. Nadzieja, że coś będzie. Mamy dwa razy Pertro. Ah, Firemind. Recepta na sukces. Jasne, Zerekin. Dawaj. W dupę bierzemy. Ciekawe, czy... czy ten przedmiot zadziała... Okej, okay, działa tak, dobrze. Okej, okay, czy ta noga tym razem już nie celuje w przeciwników, tylko po prostu random? Jeśli tak, to... No nie wiem, jak się z tym czuję, przynajmniej już nas nie rozdeptuje. Więc jakiś to jest pozytyw, ale z drugiej strony... O, fuck. Z drugiej strony nie jest też zbyt użyteczne. Zaraz się wysadzę. Żeby takich jakoś w ogień zgwabić. Początki najtrudniejsze z gównianym damage'em.
Dobra, ja nie klikam linka na razie, jak chcecie to oglądajcie, potem zobaczę. Zapewne coś ciekawego. Myślę, czy kupić starter decka? Chyba kupię go i wezmę co najwyżej dwa razy pertro ze sobą na następny poziom. Chyba nigdy jakoś skutecznie nie miałem okazji poużywać tego detonatora nowego. Może tym razem. Morskie opowieści. A, no to raczej znam. Dobra, te gurglingi przynajmniej chyba nie strzelają. Ale ten DPS, to już za pasjonująca walka. O fuck, jeszcze ktoś żyje? To pewnie druga fala się zespawnowała? Whoopsie-doopsie. No umrzyj. Dobra, przetrwałem. Szatana bym chciał, zdecydowanie. Więc weźmy starter deka. No, damage, dajcie! Want! Czy jest coś, co chciałbym wysadzić na tym levelu? Nie? Tu? Oh fuck! Trzy strzały na te przydupasy. Co za dramat. Dobra, biorę pertro w takim razie. Biorę drugie. Może u szatana coś zreroluje, jak dobrze pójdzie. Jak nie zginę przy okazji. O, jedna kreska obrażeń. Dobra, przynajmniej boss jest w miarę... chciałem powiedzieć prosty. Ale bliźniaki trudne nie są. Gorzej jak się zdesynchronizują. Zaczną łazić jeden tu, drugi tam. Okej, na razie jest okej. Nie strzelać, kiedy się stoi blisko, bo może się coś doskończyć. O, ciekawe. Jak jednego podpalam, to drugi też się pali. Może tego małego najpierw spróbować. Żeby nie zaczął latać szybko. Noga tam stąpa sobie. Fuck. No niedobrze, jeden już lata. Drugi zaraz też zacznie latać, no. Pyk, pyk. Zmiana kierunku. Okej. Przynajmniej się trochę zsynchronizowali. No, w ognisko. Zapraszam. O, pięknie. No to szatan. Byle nie Krampus. Fuck. Dobra, Krampus ujdzie, przynajmniej będę mógł zrerolować, jak go zabiję po 5 latach zmagań. Firemind. Bucik, trochę nie w to miejsce. Trochę nie tu. To było dobre. Gdyby stał nieco wyżej, to nie dałoby się uniknąć jego Brimstona, co też jest bardzo fair. Za wolny jestem. Tak, głowę. Rerolować? Chyba tak. Potrzebuję czegoś lepszego. A co się stanie, jak to zreroluje? Czy powstanie przedmiot szatański? Czy zwykły? Obawiam się, że zwykły.
Jeśli ktoś wie, to chętnie usłyszę. Ale myślę, że to będzie normalny przedmiot ze sklepu. Czy tam cholera wie skąd, bo Eden z nim startował. No to jest dobre pytanie. Co się stanie, jak to zreroluje? Okej, szatański. Dzięki. Przynajmniej wyglądam teraz pro. Co za krap. Latania nie chciałem, bo mało użyteczny w grid modzie. Ech. Ouija board jeszcze mniej użyteczne. Niestety. No dobra. Szybki rzut okiem na OBS-a. Wszystko chyba gra. Dobra. Dwie runy Pertro i wszystko w dupę. Speed. No dobrze, narzekałem, że jestem powolny, ale ten... Czy Ouija board chyba też jest z puli szatana, czy nie jest? Nie wiem, może kiedyś był. Znowu gówniane przedmioty i nie ma rerolla ekstra. No to tutaj pewnie będzie zgon. Tak obstawiam. O, świetnie! Number one z Firemindem. Cóż może się złego stać? No to jadziem. Na pewno będzie wszystko w porządku. Wcale się nie wysadzę 50 razy. Kto wie, może przeżyje nawet. O, się zaciąłem. No, możliwe, że teraz nie ma. Że teraz nie jest szatański. O! Zniszczyć to. Dobra, przeżyć to pewnie przeżyje, ale... Niestety w sklepie nic nie ma ciekawego. Jak ja tego uniknąłem? To może być problem. Całe szczęście, że te ognie mnie nie ranią, bo to byłby dopiero hardcore. Przynajmniej w miarę proste robaki są, poza tymi tam na dole. Chyba te potrójne. Korci mnie użycie głowy, ale nie ma potrzeby raczej. No tylko... Znajdę chwilę, żeby się ich tam pozbyć. Powinno być ok. Oha! Jakiś kaszel mi męczy. No dobra. Życie się topi. Przynajmniej do czegoś się przydało. Do przetrwania. Zasięg. Jestem nawet skłonny to kupić w tej chwili. Zasięg akurat się przyda. Właśnie, może rozwalisz te dzbanki? Albo, nie wiem, skrzynkę wykopiesz z kolców? To byłby jakiś pożytek. Poza tym to nie chcę za bardzo nic stąd kupować. Curse Room, nie mam bomb, nie mam kluczy. Ich. Dobra. Nie ma co marnować czasu. Nie wiem jeszcze, gdzie użyć głowy Krampusa. Jak będzie jakiś upierdliwy boss. Ten jeszcze nie jest jakiś super upierdliwy. Może grzybka się da rozwalić przez przypadek? Albo celowo. Teraz... Dobra, ty... Dzięki. Nie prosiłem o żadne obroty. Ech. Wybuch, wybuch, wybuch. No teraz, wybuch. No, to złe miejsce, bo tam nie ma jak unikać. Tu też za bardzo nie ma, więc... O! A, robak.
Gdzie jesteś? Głowa kurna strollowała. Einstein. I mówię. A, jeszcze nawet nie był szatan. No to świetnie. No mogę iść po skrzynkę, ale pewnie wlezę na kolce, znając życie. Dobra, spróbujemy jeszcze szatana. Dobra, przynajmniej bossy są zjadliwe, chociaż pewnie się wysadzę na jakichś pająkach. Gdzie jest tym stompem? Pozytyw taki, że Krampusa już nie będzie. Pewnie dalej mam jeszcze ta jedna kreska damage'a. O, Jesus. Wleź gdzieś w ogień. Aniołki, no czego ja się spodziewałem? W dupę se wsać tu dzidę, o. Dobra, próbujemy. Tutaj chyba... Okej. Dobre. Troll engine in full effect. Tak jestem pod wrażeniem, że... Dwa levele przeszedłem z takim DPS-em. Czy no, Firemind pomaga, wiadomo. HP-ków nie chcę. Dobra, może ty mi coś dasz fajnego. Klucz można kupić. Więc może kupmy. Okej, okay. Płonące zęby. Czy nie? Będą? Czy te zęby się nie palą? Co to za oszustwo? Reklamacja. O, świetnie. Może wreszcie zobaczę, jak ten przedmiot działa. Chyba nigdy nie widziałem spawna z tego trinketa. No, co to za karta? No dobrze, to jest jakiś początek. A. Dobra. Bomby. O, no nie wierzę. Dobre karty. Coś się zepsuło znowu. Zrobię na razie tu w clubs chyba, żeby zdobyć bomby. Jeszcze nie wiem po co. Serce z Hierofanta gdzieś tu rzucę, ale jeszcze nie wezmę. Siła i san, a to jest co? Aha, diamenty. Diamenty zostawię na potem. Dobrze, dobrze. Wrócę do paznokcia. Teraz tak, kluczy nie mam. Mogę kupić jeden klucz. Nie wiem, cholera, czy to jest lepsze niż paznokieć? Paznokieć nie wydaje się jak na razie zbyt użyteczny. Zaryzykuję skrzynkę. Okej. Okay. Pójdę do Curse Rooma. Okej. Okay. Teraz myślę, w jakiej kolejności to używać tego wszystkiego. Strange'a użyję chyba w centrum. Jak spadną mi HP-ki, to użyję Sana. Myślę, Algiza, nie wiem, kiedyś użyję. Tak chyba zrobię. Tu jest co? Podwojenie kasy. No to robimy tak. Ta karta jest bardzo dobra, działa tak jak Magic Mushroom.
No właśnie, ten trinket podobno spawnuje jakiegoś gównianego przydupasa, kiedy się ma pół czerwonego serca. Znaczy, kiedy zostaje się z połową czerwonego serca. Trzeba dostać jakieś obrażenia, żeby to się stało, ale chyba nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Żeby mi się ten przydupas zespawnował. Więc nie mogę potwierdzić. Miałem nadzieję, że teraz się uda. Coś tam żyje. Dobra, z kartą siła to przynajmniej zadaje jakieś obrażenia. Nieduże, ale jakieś. Odrzut go odepchnął. Okej, muszę zrobić wszystko za jednym zamachem, żeby nie zmarnować karty. No, dojdziemy do całkiem sensownych ilości pieniędzy. A, Missing Page. To z kolei ma szansę na efekt Necronomiconu, kiedyś dostaje obrażenia, coś jak negatyw, no tylko nie wiem, jak ileś tam procent. Dobrze. Prosty boss i to tylko jeden. Łoho! Dobra, to już nie jest prosty boss. Ale Firemind akurat ułatwi tę walkę. Głowę zachowam prawdopodobnie na falę z szatanem. Jeszcze zobaczymy. Mam jeszcze kartę Sun. Gdzie jesteś? O, świetnie. Można go podpalić. Trochę to przyspiesza, ale dalej. Żeby... Ten boss powinien być nieco wolniejszy, myślę, bo tak to jest mega upierdliwy. Chyba, że się ma przenikanie. Można go z boku strzelać, ale weź i go traf z boku. On się odwraca, jakby, nie wiem, się naćpał czegoś. Amfy. O! Trzeba czekać, aż go ogień skonsumuje. O. No to odpalamy szatana. Okej, to też nie jest zbyt trudne. Głowę na razie zachowam. Na jakieś potencjalnie gorsze przypadki. Dobra. No chyba Gimpiego kupię. Skoro tyle tutaj dostaję w papę, myślę, że to nie jest zły pomysł. Proszek, nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby było... Znaczy, to jest fajny przedmiot, ale mam za mało HP, żeby mnie było stać na rysowanie pentagramów. Golden Touch. A, no tak. Dotyk Midasa. Dobra rzecz. Więc jak to z tym podwajaniem? Tutaj to robić chyba nie, bo nie widzę żadnych dobrych przedmiotów, chociaż mam bomby. Myślę, że zachowam i bomby, i kasę na następny level. Tam będę mógł podwoić więcej. Potencjalnie lepiej na tym wyjść. Tak zróbmy. Firemind, kurde. Ciągły strach, że coś wybuchnie w twarz. Który trzeci poziom dalej? Jedna kreska damage'u. Pro. O, bogowie, nie wierzę. Damage up.
Dobry żart. Okej. Tears up. Przynajmniej jest coś w miarę użytecznego. Co można rozważyć. Mamy jeszcze kartę San w razie tragicznych przypadków. No to tego. Chyba odpalamy. O. Te oczy wkurzają, bo nie chcę do nich podchodzić, żeby się nie wysadzić. Z drugiej strony, nie podejdę, to ciężko je trafić. Chyba zrobię tak. Nie wiem, czy to wiele zdziałało. No, trochę wyczyściło. O, fuck. A, krew. Wziął się i wyrwał. O, Gimpi już procentuje, co mnie bardzo cieszy. Nie chcę wziąć więcej niż 50 centów. Co tam mamy? Waginy. Pyk, pyk, pyk. Okej. Jeszcze coś żyje. Zajty bruma, no, dobry dowcip. Ten przedmiot chyba nie ma żadnego zastosowania pozytywnego poza, nie wiem, przypadkiem, kiedy się ma Ludowiko. To jedyne, co mi przychodzi do głowy. No chyba, że ktoś ma samobójcze zapędy. Dobra, to równie dobrze mogę chyba od razu podwoić. Chociaż może by się tu trafiła blank card. Powinienem na to poczekać, nie? No ale zobaczymy. Dobra, luck. Mam zęby, więc teoretycznie może mi coś dać. Ale z kolei będzie też zwiększał szanse na wybuchy. Dobra, wezmę hapeki, bo potrzebuję. Zróbmy rerolla. Więcej hapeków plus leczenie. Z tym zaczekam. Pójdę powalczyć. Albo wejdę do Kersruma jeszcze. I zobaczymy. Wyszło na zero. No. Common Cold. Za 15 centów myślę, że to zdecydowanie za drogo jak na mało znaczący efekt. Czasami zatruwa. To nie jest coś wartego 15 centów, moim zdaniem. No, to będzie bolało. Ale Gimpy procentuje. A ty tu skąd? Skolex czyżby? O, Missing Page działa. Fuck, Skolex. No, Skolex z Firemindem nie jest aż taki chyba zły. To dopiero jest troll boss. Czemu go aż tak podpakowali, że jest całkowicie niewrażliwy? Okej, cześć. Zilos. No, co to? A nie, to był ogon. Myślałem, że gęba. Skolex, Trolex. No, jakoś dziwnie często ogon wystawiał. Gimpy był dobrym wyborem. Nawet przetrwałem bez potrzeby leczenia się. Co tu jeszcze było do kupienia? W sumie niewiele na razie. Więc zabijmy. O, nice! It lives!
Miałem to parę razy. Rzadko się zdarza, ale jest dosyć ciekawe. Nawet nie użyję głowy w takim razie. Jeszcze. Jakieś orbitale by się przydały. Co to strzela? Nie wiem, co to było. O, oh, fuck, czab. Czab pewnie mnie zje. Może tutaj z nim powalczę. O, dobra. Właśnie, może tak tutaj stać. A jak zacznie brimstonem siekać, to będzie smutno. Czyżby teraz? Nie jest śmieszne. Tak, tak. Nizilosa. No, nie wiem, jak to się czyta. Poprawnie. W Afterbirth Lost poster wskrzesza jako Lost. No tak, od niedawnego patcha. Tak właśnie się dzieje. Co jest bardzo przydatne. I też w ten sposób się Losta odblokowuje. Co za trolling zachodzi tutaj. Dobra, bierzemy leczenie. Jak tam moje tirsy? W miarę, ale... wezmę śrubę. Więcej już nie potrzebuję. Chyba już mam limit zdecydowanie. Chyba zdecydowanie. Habit? Zawsze biorę habit, bo ma potencjał na jakieś przegięte rzeczy. A, Mysterious Paper, bo ten trinket z kolei działa jako różne losowo trinkety, w sensie losowe te papiery. I może się zdarzyć, że zadziała jako missing poster. Z tego co rozumiem przynajmniej. Tak właśnie jest. Nie ma sensu tu marnować kasy, skoro nie mam bomb. Chociaż korci mnie ta karta. Dobrze. Mamy Sana, więc nie jest źle. Na razie to jest dosyć bolesny run, no ale wciąż żyjemy. Skądś mam klucz. Virgo się przyda. Czasami niewrażliwość, dosyć długa. O, fuck, experimental treatment. Czy się odważę? Mam już dwie strzykawki, to mi doda DPS-a. W każdym przypadku, więc chyba się odważę. Ale najpierw sklep zobaczę. Może tam będzie coś lepszego. One up. Mam około 23 lat. Czemu tak? Czemu akurat 23? Niestety mam więcej. Czy nie wiem, czy niestety, ale mam. Ale to dobrze, że... No, wydało się, no, nie chodziłem do gimnazjum. BFF. Czy BFF zwiększa obrażenia od tej włóczni, czy tam miecza? Przyznam się, że wątpię, chociaż i tak nigdy go jakoś nie używam efektywnie. Świeczka jest bardzo dobra, więc chyba pożegnam głowę Krampusa i weźmiemy świeczkę. No, 16 jak młotka. Biorę experimental treatment. YOLO. Przynajmniej będzie transformacja, która dodaje sporo DPS-a, więc niezależnie od tego, co się stanie, to wyjdę na plus. Lovers, ok. Chariot i Sun.
Czuję się strasznie młodo i głupio mi. Znaczy nie ja, Zerekin. Jak dla mnie to super czuć się młodo. Nie wiem co w tym głupiego. W sumie też się czuję młodo, chociaż mam zdecydowanie sporo lat. Dobra, Chariot czy Sun? Znaczy na razie wezmę wszystko. Loversów użyję pewnie, bo tutaj zapewne już dostanę w papę. Chociaż obrażenia w końcu są sensowne. Jako tako. Dzięki, o dziwo, Experimental Treatmentowi. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że transformacja zaszła, która daje chyba 3 czy 4 damage'a. Jest jedną z lepszych transformacji teraz. Au. Poza gapim, wiadomo. Jak wygląda Omeg? Chciałem powiedzieć, a nie wiem. Pewnie gdzieś się da znaleźć. Na zdjęciu z dowodu wyglądam jak ksiądz, tyle mogę powiedzieć. W sumie dowód trzeba będzie niedługo wymienić, kurde. O! Kiedyś jeszcze miałem nawet ten papierkowy dowód, to były czasy. Ale mi go ukradli, ha ha ha. Twarz Omega była jednym z pierwszych vlogów kiny. Normalnie po 60, no. Już niedługo, nie no. Zaraz, niech no. Chciałem powiedzieć bliżej niż dalej, ale to chyba też złe stwierdzenie. Gdzie ja jestem? Znaczy nie, w sumie dobre. Skoro jestem po 30, to bliżej niż dalej do 60. Lover's Sun. Mm. 30 centów. Czy ja coś z tego chcę? Dalej nic nie chcę, a jesteśmy gdzie już? W Szeolu. Eż. No 16 czy 60, co za różnica. BFF, nie ma sensu. One up może by się przydał, ale chyba aż tak źle nie będzie, żebym musiał go użyć. Dobra. No, takich bossów to ja lubię. Co padają w 3 sekundy, no dobra, trochę dłużej. Śmierć nie lubimy, ale też ujdzie. Firemind, why? Dobrze. No, teraz już jest ok. Experimental Treatment uratowało. Na moim blogu chyba nawet jest jakieś zdjęcie, ale to pewnie sprzed 10 lat albo i więcej. Jest czy nie ma? Nie wiem, nie pamiętam. O, ile? 3 te. Jak oni się nawet. Nie wiem, jak się ten gość nazywa. Gość, boss. Ratchet chyba? Trochę wkurzający, bo sra pająkami. Czemu ja świeczki nie używam? W końcu po coś ją kupiłem. Plop. Multitasking. Wszyscy na bloga. No akurat mój blog ma absolutnie zero wspólnego z YouTube'em i czymkolwiek. Młotka mówiła, że jestem 5 lat młodszy. O, ktoś wymyślił. Dobra. A, szatan się otworzył. No to kolega. Znowu. Ode. Reklamacja, no serio. Coś dzisiaj te i aniołki, i szatany to po prostu wymiatają. To co, Loversów nie zużyję, wezmę Chariota chyba. Sun mnie poleczy w razie czego i idziemy stąd.
Dramat. Nie, dramat jak dramat, wygrać raczej wygram. Chociaż eksplozje na ultragridzie mogą być przykre, bo tam sporo jest momentów, gdzie się stoi blisko mobów. No, ale ze świeczką i sanem powinno być ok. Ha, ciekawe jak akumulator działa ze świeczką. Wolę zachować moje 40 centów, czy tam ile będę miał. Dobra, za 7 to kupię Bloodclota. Myślę, że warto. I tyle. Aha, jasne. Starość nie radość, kurde. Dziwnego, że już refleks nie ten. To teraz są ragmeny. Co teraz? A, rączki. Chwila, jeszcze jego nie zabiłem. Spokojnie. No dobrze, niewrażliwość, dziękuję. Kto tam następnie? O, chodź tu, chodź tu. No już tutaj rodzinę trzeba zakładać. O, fuck, maski. Czemu wy? Nie było aż tak źle. I myślę, że całą tą kasę... A, wejdę do Curse Rooma, skoro tyle HP. zaszaleję. I cieszę się, że zaszalałem. Skąd tu tyle tych HP-ków się wzięło? No, no to wreszcie. Wreszcie jakiś sensowny DPS. Kogo tam mamy? Pajęczaki. Teraz to można rozmawiać. Konkurs na pożyczenie przeze mnie przez Steama moich gier. A. No i to mam parę gier, które tak planuję kiedyś rozdać. Jakoś nigdy do tego... Na to nie mam czasu. Nie wiem, jaki konkurs. Wraz z wiekiem spada skuteczność przekazywania genów. No, to fakt. Spoko, moja siostra jest chirurgiem, ona przekaże geny. Geny. Chociaż nie, bo nie lubi facetów. Znaczy nikogo, nieważne. Cricket's Head? No, ja w sumie w miarę często widuję. A no tak, to jest Stain razy 2, czyli bullshit. Level hard. Na szczęście niewrażliwość na ratunek. Virgo się przydaje. A i tak masa HP zostaje. Gdzie ten szatan? Tutaj. No kuźwa, jaja se robi. Chyba ani jeden szatan nie miał jakiegoś przedmiotu. Chociaż może jeden miał, nie pamiętam. Gimpiego miał ten na początku. Potem aniołek miał dzidę, a potem same skrzynki. Z pająkami i trollbombami. No. Dobre. Baba każe sprzątać, no. Zawsze można zostać gejem. No to co? Chyba idziemy na Ultragrida. Mam Sana, Chariota. Niczego już nie potrzebuję. No. Jeszcze pająki strolują na koniec. A, i przy okazji właśnie jakieś pytanie. Co sądzicie o
wrzuceniu na nagranie YouTube'owe czata w jakiś sposób. Bo teraz, kiedy jest sporo ludzi, to czat pewnie jednak by się przydał, żeby tam mieć kontekst do tego, o czym to ja tak pierdzielę. Jak ktoś by oglądał po fakcie. Tylko nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Nie lubię, powiedzmy, wrzucać czata bezpośrednio na streama, bo to zaciemnia trochę wygląd. Ale nie wiem, czy da się to jakoś sensowniej zrobić. W sumie wizaku, no, można by go gdzieś tam upchać. Ortawi czeka na dzień, aż będę nagrywał z kamerą. Gdybym miał kamerę, to może bym pomyślał. Kamerkę w sensie. To w sumie jakoś może gdzieś mam 10-letnią, jeżeli jeszcze działa. Dobra. No to Ultra Grid chyba. Co się za Edena dostaje? Nie pamiętam. No, jakoś tam przezroczysty ten czat dałoby się wcisnąć. Pomyślimy, tak samo tam z tymi innymi trackerami pokombinuję jeszcze. Zobaczymy. Spin Twin. Telefonem zawieszonym na sznurek. Kamera, powiedzmy, do streamowania to jeszcze ma sens, ale na YouTube'a według mnie niewielki. Ile tam tego nas spawnował? Cześć, Landrock. Omyk Shepard. Czemu Shepard? A, Mass Effect, okej. Okay. Czy mam brodę lub wąsy, no? Zgadujcie. A, użyję Chariota. Chociaż to był trochę zły moment. No, Mass Effect kiedyś będzie, na pewno. Tylko muszę znaleźć chwilę czasu. Muszę najpierw skończyć przynajmniej część rzeczy, które mam pozaczynanych. I tak mam za dużo serii naraz. No fuck, nawet z takim DPS-em ta walka trwa 5 lat. W sumie te serca chyba go jakoś specjalnie nie leczą. Z tego co widzę. Trochę leczą, ale nie wiem, czy jest sens tracić czas na rozwalanie ich zamiast po prostu strzelanie w niego. Znam combo nad grid mode. Tak, znam dużo komb. Na YouTubie pewnie się znajdzie kilka ranów podobnych. Blankart jest bardzo użyteczne, szczególnie jak się ma na przykład worek z runami. O, to wtedy można szaleć. Jeszcze z akumulatorkiem. Szczególnie ja, kiedy mam odblokowane tylko trzy runy. Jera, Pertro i tam Alvis chyba. Gwarantowane, że jakieś dobre się trafią. Aż. Zapraszamy do reklamy. Au. A, powinienem zbierać kasę, żeby on jej nie zbierał. No wiem, wiem. Glowing Hourglass. Wszyscy o tym mówią. Ja ani razu nie widziałem tego przedmiotu w grid modzie. Chociaż mam już ponad 800 centów wrzuconych. Random mnie nie lubi pod tym względem. Nie oglądam żadnych polskich youtuberów,
przyznam się. Nie wiem dlaczego. O fuck. O, zabiło go. Fajnie. Gibby bug. To jakiś badziew chyba. Przyznam się, że oglądam YouTube, ale nie polskie. Przeważnie. Czasami. No, zobaczymy. 0%. No, nawet nieźle idzie. Może jeszcze z dwa rany będzie i ten. No, Lenrock, to gratuluję. A w sumie ostatnio dużo nie grałem, głównie koksałem tego grida. Co bez tej klepsydry niestety jest uciążliwe. Chciałbym najpierw zrobić losta, żeby potem się nim nie przejmować, kiedy... No, chciałem zrobić losta, zanim odblokuję więcej badziewnych przedmiotów. Przypas, który po najechaniu dropu typu moneta, klucz, ma szansę go zrerolować. A, bardzo przydatne. Może być ciekawe właśnie, jakby się miało D20 i Jere i jakieś inne rzeczy. Chociaż... nie brzmi użytecznie. To chyba zrobimy znowu 5 minut przerwy. Czy mam Missing HUD? Jeszcze nie mam, ale poeksperymentuję. Zaraz, Missing HUD? W sensie ten... program do pokazywania statów, czy o coś innego chodzi? Tak, on jest programistą, więc posiada brodę. Tautologia. Nie, po prostu nie chce mi się golić. Dobra, 5 minut przerwy i zrobimy jeszcze rana albo dwa. Wykoksamy tego keepera. W sumie jestem łysy teraz, bo się ostrzygłem. No, program do statów. No, to w tej chwili nie mam, ale zamierzam potestować różne tego typu programy. Cześć, Skers. Trafiłeś na przerwę.